pani jest z... Tak, ale kim? Co? Coś nie w porządku? Proszę. Co? Pani jest... Właśnie co ja jestem? Znaczy kto? No, no kim? No kim? Kim? Przepraszam bardzo. Ta Rita Małgosi jest bardziej nasza. No bardziej Ritą XXI wieku. Ja myślę, że ona tam dużo włożyła ze swojej energii, z tego, za co ja ją zawsze podziwiam każdego dnia, za ten power niesamowity. To jest coś niesamowitego. Ja zawsze mówiłam do mojego męża, że gdybym była mężczyzną, to bym się kochała w takiej kobiecie. Chociaż z drugiej strony jej mąż, teraz zdradzę coś, powiedział po pierwszej części, mówi tak, o Boże, z kim ja żyję? Nie znam tej kobiety. Więc to jest właśnie spojrzenie z wielu stron, tym bardziej, że on nie widział wcześniej, bo ja pytałam, widziałeś pokazy przedpremierowe? On mówi, nie chciałam jej denerwować. Nie wiem, czy nie zdradzam za dużo tych prywatnych rzeczy. Natomiast po pierwszej części myśmy wszyscy wstali i on mówi, ja jej nie znam, ja nie znam tej kobiety, z którą żyję kilkanaście lat. To bardzo dobra recenzja, tak? I elegancko. Naprawiłam panu klamkę. A jak pani ma na imię? Imię? Tak. Rita. Rita? Tak. Ale tu jest napisane pani S. White. Oj, bo na chrzcie dali mi Susan, ale już nie chcę być jakąś tam Susan. Teraz jestem Rita. Wie pan, jak Rita Mi Brown. Kto? Rita Mi Brown. Autorka W dżungli miłości. Nie czytał pan? To jest genialna książka, jak pan chce, ja mogę ją panu pożyczyć? Może ewentualnie kiedyś. W przypadku Piotra, no to jest klasa sama w sobie i to wiadomo, że to już jest tak utytułowany aktor, że to jest kolejna rzecz, której na przykład ja jako bliska osoba, która Małgosi bardzo dobrze życzy, to ja się bałam tej konfrontacji na scenie. Ona jest jednak cały czas bardzo młodą aktorką z Piotrem, który jest bardzo utytułowany, więc pojawiają się te nerwy osoby bliskiej, jak to będzie. I na koniec byłam tak dumna, że się z nią popłakałam, że po prostu, że się udało, że myśmy wszyscy byli bardzo, bardzo, bardzo z niej dumni. A widzisz, powinnaś częściej chodzić na tego Szekspira. No, będę. Macbeth to jest tragedia, nie? Tak. Czy dzisiaj jest czwartek? Ja wiem, że to nie jest mój dzień, ale musiałam przyjść i opowiedzieć to komuś, kto by to zrozumiał. Ja jestem zaszczycony, że wybrałaś właśnie mnie. No dobrze, to ja już muszę lecieć, bo zostawiam klientkę z trwałą na głowie. Jak się nie pośpieszę, to będzie kolejna tragedia. Poczekaj, powoli. Tragedii nie będzie. Będzie, znam tę babę. Ona jest cholernie wymagająca. Ona chce się tak oldschoolowo wylaszczyć na bunga bunga. No, więc przyspieć. No to czek tam loczek i grzyweczka na boczek, a jak nie, to się krew poleje. Poczekaj, tragedii nie będzie. To może być tragiczne wydarzenie, ale to nie będzie tragedia. Co? Tragedia jako gatunek dramatu to jest zupełnie co innego niż tragiczne wydarzenie, które może wystąpić w twoim salonie. Wiesz, co jest tragedią Macbetha? Jego ambicja. Tak i co? No i ta ambicja właśnie pcha go do czynów, które przynoszą jego nieuniknioną klęskę. Natomiast to, że ci klientka wyłysieje w salonie, czy wypadki, o których się czyta w gazetach, na przykład śmierć pod zwalonym drzewem, to nie są tragedie. No tak, chyba że dlatego, na którego drzewo spadło.